Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do pierwszego rozdziału Listu do Galacjan. Wczoraj dzieliłem się tym słowem i to słowo bardzo gdzieś mnie dotyka, dlatego też postanowiłem w krótkim fragmencie dzisiaj w Słowie na dobry dzień rozważyć z Wami kilka wersetów tego listu. Oczywiście, zapraszam do odsłuchania całego kazania, które jest umieszczone obok. A dzisiaj zajmiemy się pierwszymi czterema wersetami, które brzmią tak. Paweł, apostoł, posłany nie przez ludzi i nie z powodu człowieka, ale za sprawą Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną do kościołów Galacji. Niech wam towarzyszy łaska i pokój pochodzące od Boga naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa. On samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki. Amen. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na werset czwarty, w którym Paweł pokrótce jakby rozwija dzieło Boga, pokazuje nam, czym jest Ewangelia, pokazuje jak proste jest przesłanie Ewangelii, pokazuje nam, kim jesteśmy. Czyli jesteśmy bezradnymi, zgubionymi grzesznikami, i pokazuje nam, co uczynił dla nas Pan Jezus zgodnie z wolą Boga, naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki wieków, jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan. Po pierwsze, widzimy, że Pan Jezus wydał siebie za nasze grzechy, a więc dokonał zastępczej ofiary. Słowo za oznacza w imieniu. W moim imieniu, w Twoim imieniu. Dlaczego Jezus musiał dać siebie? Bo nasze grzechy sprowadziły nas na drogę śmierci, i gdyby nie Bóg czegoś nie zrobił, gdyby nie jego reakcja, aby nas zbawić, nasze grzechy by nas zniszczyły. Zatem Bóg z miłości wydał Jezusa za nasze grzechy. O tym czytamy Ewangeliana w 3,16. Bóg tak bardzo ukochał świat. Że dał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I drugie słowo, które tutaj jest zapisane, to zrobił to, aby nas wyrywać ze zła panującego w obecnym wieku. Greckie słowo wiek nie oznacza jakiegoś okresu czasu, lecz porządek, system, a dokładnie dzisiejszy porządek świata, nad którym panuje szatan. Czyli śmierć Pana Jezusa na krzyżu wyrwała nas od mocy systemu tego świata. Dlatego jako uczniowie bardzo podkreślamy w swoim życiu wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie. Wolność właśnie od tego systemu panującego na tym świecie, od porządku świata, nad którym panuje świat. Jezus dał nam tą wolność poprzez to, że nas wyrwał z tego porządku świata. Zrobił to zgodnie z wolą. Boga, bo o tym mówi też apostoł Paweł, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Całe to dzieło zostało dokonane z łaski Boga, dlatego tylko Jemu należy się chwała, podkreśla apostoł Paweł. Tylko Jemu należy się cześć. Dlatego, że gdybyśmy my przyczynili się do uratowania samych siebie, do wyrwania ze zła panującego w obecnym wieku, wówczas moglibyśmy pogratulować sam, samym sobie. A tak, wiemy, że dokonało się to z łaski, zgodnie z wolą Boga. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.